Jak się czuje dzisiaj mama? Mama jest przeszczęśliwa. Wszystko jej wytłumaczyłam. Jest bardzo dumna ze swoich dzieci, wnuków i prawnuków i tak dalej. Bardzo mnie kocha i myślę, bardzo trzyma kciuki, zawsze mnie ogląda. I ja czekam na to, żeby do mnie zadzwoniła i żeby powiedziała, że było pięknie, fajnie, że pięknie wyglądałam. A ten makijaż też będzie nas oglądać? Powiem jej. Mam nadzieję, strasznie ją kocham. Buziaki, mama. O. Bo ty na scenie jesteś taką bardzo drapieżną osobą, pełną charyzmy, energii. W domu jest odwrotnie, czy jest podobnie? No jestem człowiekiem normalnym, przyjeżdżam do domu, nie muszę się ciągle też tak nakręcać. No bo my tak się nie znamy, dlatego pytam. No to normalnie, wiesz, przebieram się, zrzucam te wszystkie ubrania i tak dalej. Przebieram się w dresy albo w t-shirty i jest mi dobrze i tak się wyluzowuję. Bo taka proza życia, która zawsze ludzi interesuje, na przykład... Czy robię zakupy? Tak, przykład... robię zakupy. Inżynier Karwowski, a widzisz, 40-latka, nie wiem, czy pamiętasz, co robił, żeby się uspokoić. Prał ręcznie skarpetki i to go uspokajało. A ciebie? Normalne, wiem, to co robię na co dzień w domu, wiesz. Uwielbiam z dziewczynami na przykład jeździć, kupować ciuchy, buty. Okazuje się, że oczywiście patrzymy zawsze te same bluzki i tak dalej. Ale lubię się z nimi wyrywać, po prostu być blisko nich. To mnie bardzo uspokaja, bo to jest taki normalny świat, prawda? Wtedy, kiedy jestem pod obstrzałem fotoreporterów albo pracuję, muszę się skupić, no to jest ten świat, który znam również, ale takie normalne, zwyczajne obowiązki bardzo mnie wyluzowują. Kiedy ostatni raz byłaś na zakupach? Tak normalnie. Przedwczoraj, bo jak wracam ciągle w pośpiechu, to okazuje się, wiesz, że otwieram lodówkę, a tam po prostu masło i dżem i mleko, no. No bo ludzie tak cię właśnie jakby odbierają, my tu mówimy o takich poważnych sprawach, jak różne trudności, jak takie kryzysy, no bo ludzie powinni wiedzieć, że tak, po prostu ja nie tylko leżę i pachnę i robią mi włosy i makiję, bo tak też czasami jest, że o, wychodzi po prostu pięknie ubrana, ten ją tutaj zrobi, ta jej szyję, prawda, i tak dalej. To jest mnóstwo pracy, mnóstwo pracy. Ja kiedyś, może Polsat kiedyś nakręci taki... Dobry pomysł, taki dokument, tak? Dokument, żeby pokazać, jak ciężka jest to praca. Jak ciężka. Ja wiem, że nie wszyscy to może do końca zrozumieją, ale mówię szczerze. No co, wychodzisz, śpiewasz, no tak, tłumy ludzi. Tak, to są chwile wielkiego szczęścia. Pieniądze, domy, wszystko, cudownie. Tak, kiedy śpiewałam ostatnio właśnie, zagraliśmy 2 koncerty 14 na Torwarze, 2 koncerty przy 2 fulach. No. I kiedy śpiewałam na koniec jeszcze bingo i słuchaj, cała hala po prostu śpiewała bingo ze mną. O mama, to czułam się taka mega szczęśliwa. Naprawdę. I te wszystkie czasami jakieś problemy, które gdzieś tam narastają w głowie, tak? czy się spodoba, czy nie, czy teledysk się spodoba, czy ta praca, którą od stycznia, właściwie połowa tamtego roku i natężenie ten rok, czy to będzie miało sens, no czy wiesz, czy to... To zawsze takie ryzyko. Tak. Ale wiesz, wychodzisz na scenę, kurczę... Tak. Nie będę znowu mówić, ale wiesz, jak to jest fajnie, jeszcze do tego śpiewasz. Energię i to, co sobie w głowie wymyśliłam, wiesz, cały ten tekst, prawda, nagle ludzie śpiewają, no po prostu. To jest cudowne. Wielotysięczna publiczność, no kurczę, no nagle myślę sobie, warto było. Śpiewają bingo na koncertach. Bardzo. A ktoś mi przysłał później taką wiadomość na maila, że wracali autobusem. Mnóstwo ludzi wracało autobusem po koncercie. No to i śpiewali bingo. Tak. To tak wpada w ucho, słuchaj, niesamowite. No. To bingo, że to masz. No.